Siemanko, witam na moim kanale z figurkami. Dziś pokażę Wam doktorka Browna z pierwszej części Powrotu do przyszłości. Jest to oczywiście figurka z firmy NECA i jest to ten zestaw z tą świetną, przerażoną wymienną główką. W sumie sam zestaw nie jest wcale jakiś bogaty, ale jest to jedna z tych lepszych figurek z tej serii. Po wyciągnięciu wszystkiego z pudełka mamy też taką świetną okładkę i użyję jej do dzisiejszej prezentacji, bo jest to całkiem fajna grafika. Okej, jest nasza figurka wyciągnięta, figurka mierzy około 18 cm wysokości, więc jest to ten standardowy rozmiar. No jak już wszystkim wiadomo, figurka jest w pełni ruchoma. Tutaj mamy taką zdziwioną minę i plaster na głowie, jeszcze mamy drugą główkę w zestawie, lepszą według mnie, za chwilę Wam ją pokażę. Ale najpierw zobaczcie sobie strój tego pana, taki sam jak filmowe ubranie. Mamy taki szary, długi płaszcz, oczywiście rozpięty, z guziczkami, a pod płaszczem ta śmieszna koszulka z kołnierzykiem i dziwnymi wzorkami. Z tyłu płaszcz jest bardzo fajnie, naturalnie pozagniatany. Na płaszczu możemy również zauważyć kieszenie i ubrane takie czarne rękawice. Spodnie natomiast są całe brązowe i są takie szorstkie, nie wiem, coś może to pod spodnie sztruksowe może podchodzić. No sam nie wiem, ale wyglądają fajnie, a no i oczywiście jedna nogawka musi być porywana. Pod spodem na podeszwie jak zawsze dziurki na podstawkę. W zestawie znajdziemy też takie rzeczy jak na przykład te okulary. Również mogliśmy je zobaczyć na nosie filmowego doktorka. Żeby je nałożyć w figurce trzeba najpierw ściągnąć głowę. I proszę bardzo, tak wygląda doktorek w tych okularach. Na pewno wygląda ciekawie, ale też szkoda zakrywać tą pięknie wykonaną główkę tymi okularami. A teraz przed Państwem druga wymienna główka doktorka, jak dla mnie najlepsza z wszystkich główek Browna. Ta mina jest genialna i to jak w ogóle jest ta głowa wykonana, to po prostu arcydzieło. W zestawie znajdziemy też takie narzędzia jak na przykład ten oto klucz francuski. Mogliśmy zobaczyć go też z figurką Jasona i chyba jeszcze jakaś inna figurka go też miała. Ten tutaj fajnie jest pomalowany i wygląda na taki no używany, że tak prosto powiem. Kolejna rzecz to plan doktorka, jakieś szkice i obliczenia. Może się to przydać jako ozdoba do dioramy. I kolejny papierowy dodatek, koperta. Nie lubię za bardzo tych papierowych dodatków, robione to jakoś na łatwiznę. I tutaj następny szkic. W zestawie znajdziemy również wymienne dłonie, bez rękawic, ale za to na każdej dłoni, prawej i lewej, mamy zegarki. Na każdym zegarku oczywiście inny czas, zależy gdzie się doktorek będzie przemieszczał. To na dzisiaj wszystko, dajcie znać jak Wam podoba się doktorek, jak dla mnie jest on super. Można się zakochać, że te figurek są bardzo realistycznie wykonane, a cenowo wcale jakieś drogie nie są. Dzięki za obejrzenie, zostaw łapę, suba, aby nie przegapić kolejnych figur, no i ja się z Wami żegnam, na razie i cześć.